od stycznia, jak już informowaliśmy, dojdzie kolejna frakcja segregacyjna w odpadach. Będzie to odzież i tekstylia. Jednak w wiatach śmietnikowych nie pojawią się kolejne kontenery na ten rodzaj odpadów. Zaproponowana Radzie Miejskiej zmiana w regulaminie czystości i porządku na terenie Suwałk zakłada, że każdy z nas, chcąc pozbyć się zniszczonej lub po prostu zbędnej odzieży, bielizny pościelowej, zasłon, obuwia i temu podobnych rzeczy, będzie musiał je samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To może okazać się dość kłopotliwe dla niektórych osób, szczególnie starszych, niezmotoryzowanych, z różnego rodzaju ograniczeniami w zakresie mobilności. Uwagę zwraca także to, że zmieniające się przepisy regulujące gospodarkę odpadami coraz częściej odsyłają mieszkańców polskich miast i gmin do tak zwanych PROK-ów. Już dzisiaj Polacy odwożą samodzielnie opony, elektrośmieci, resztki farb i mnóstwo innych odpadów. Nie wszystko bowiem można po prostu wrzucić do osiedlowego czy prywatnego pojemnika na odpady. Sporym ułatwieniem w przypadku odzieży i tekstyliów mogą okazać się kontenery PCK, ale tam najbardziej pożądane są tekstylia nadające się jeszcze do użytku. Więcej, stare, brudne szmaty mogą skutecznie zniszczyć to, co w przyzwoitym stanie w kontenerze już jest. Co ciekawe, w uzasadnieniu zmian wprowadzanych do miejskiego regulaminu czytamy między innymi: koszt zagospodarowania jednej tony odpadów tekstyliów i odzieży jest ponad 90% wyższy niż jednej tony niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych. Obecnie nie istnieje efektywny przemysł recyklingu tej kategorii odpadów i 99% z nich trafia do spalania. A skoro tak, to czy tylko nam zapachniało absurdem?